Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, w niedzielę Dzień Matki tutaj u nas, no i właśnie serdeczne życzenia, co to ma opowiedziane, ale trzymajcie się drogie mamy, dlatego że niesamowity atak na to, kim dzisiaj jesteście, atak na kobiety, no a teraz atak na matkę, na coś, co jest fundamentem naszej cywilizacji, naszej kultury. Któż nas bowiem lepiej wychowuje niż nie mama? Proszę Państwa, to jest szaleństwo. To jest szaleństwo, które ma na celu rozmontowanie, zmiany społeczne, rozmontowanie wszystkiego. No i ja tu cały czas odwołuję się do lektury Nowego Wspaniałego Świata, gdzie właśnie prokreacją zajmuje się państwo. Więc jak gdyby pomniejszenie roli matki, czy w ogóle szacunku dla matki, kultu matki jako takiej, to jest wstęp, preludium tego wszystkiego. Oddzielenie seksu od prokreacji i prokreacja oddana wyspecjalizowanym instytucjom. Dożyliśmy czasów, w których trzeba się temu gwałtownie i stanowczo przeciwstawiać. Dzień Matki jest dzisiaj po prostu okopem naszej wojny. Tutaj będziemy walczyć o to, żeby szacunek dla matek był powszechny. Kobieta jest największą ofiarą tych zmian. Kobietę się odarło z tylu rzeczy. No praktycznie kobieta nie wie, kim jest dzisiaj, jaką ma pełnić rolę, która z tych ról jest ważna, która nie. Ma się rzekomo wymyślić na nowo. Nie wiadomo, w jaki sposób i do czego. I jeszcze na dodatek ma być atrakcyjna seksualnie do późnej starości. Więc przy okazji Dnia Matki walczmy o kobiecość kobiet. Kobieta realizuje się w życiu w trzech rolach. Panny, kiedy wszystko jest bardzo radosne, wesołe i staramy się o męża, a my panowie staramy się o najpiękniejsze panie i najlepsze panie i takie, które są najbardziej odpowiedzialne i odpowiednie dla nas. No i później jest matką. I to jest rola, która praktycznie może kobietę wypełniać do końca. Kobieta nie musi być nikim innym oprócz bycia matką, dobrą matką dla swoich dzieci. Kobieta nie musi robić żadnej kariery. Zresztą kobiety, które poświęcają swoje macierzyństwo dla kariery, bardzo smutno i źle ten wybór później przyjmują. No a potem się jest babcią, potem się jest matroną, czyli jak dawniej w rodzinach szlacheckich, czyli taką kobietą, która praktycznie wszystkim kręci, która o wszystkim wie i ma bardzo dużą władzę nad rodziną. Proszę Państwa, no odziera się nas z tych wszystkich rzeczy właśnie po to, żeby z nas dorobić niewolników. I drogie Panie, to wyzwolenie, które Wam zaproponowali mężczyźni tak na dobrą sprawie, sprytni mężczyźni, wepchnęło Was w nowe niewolnictwo. W Dzień Matki uświadommy sobie to, że kobieta nie powinna być niewolnikiem. Kobieta jest zawsze piękna w swoich rolach. I proszę Państwa, no, to apel do mężczyzn, żebyśmy tych swoich kobiet w tych rolach bronili.